Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek poświęcony infrastrukturze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jak pewno Państwo pamiętacie, w pierwszym odcinku pokazywaliśmy podnośnik, który został zakupiony dzięki władzom uczelni. W kolejnym odcinku, czyli tym dzisiejszym, najnowszym, chcemy pochwalić się kolejnym sprzętem, mianowicie, który stoi za mną. Jest to mini koparka, która także za zgodą władz uczelni została zakupiona dla działu obsługi technicznej obiektów. Mini koparka, która została zakupiona do działu obsługi technicznej obiektów, ma za zadanie wspomagać naszych pracowników w zadaniach naprawczych, usuwać awarie, konserwacjach, modernizacjach, całkowicie niezależnie od podmiotów zewnętrznych. Sprzęt, który gromadzimy w dziale obsługi technicznej obiektów, ma służyć przede wszystkim użytkownikom, ma za zadanie usuwać awarie, dokonywać modernizacji, przede wszystkim spełniać podstawowe zadania, które wynikają z zakresu kompetencji działu obsługi technicznej obiektów. Chciałbym Państwu powiedzieć, że pracownicy działu obsługi technicznej obiektów, co mnie bardzo cieszy, wykazali się wielką kreatywnością, tworząc łyżkę, która nosi logo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która służy do pracy przez operatora koparki, który jest zatrudniony w dziale obsługi technicznej obiektów. Łyżka służy przede wszystkim do szeroko pojętych prac ziemnych, które wykonuje operator koparki zatrudniony w dziale obsługi technicznej obiektów. Łyżek posiadamy 4, dodatkowo młot, którym możemy wykonywać różne prace dotyczące kucia, a także wiertnicę, którą wykonujemy kontrolowane otwory ziemne. Zapewne Państwo czekacie na kolejną ciekawostkę, która zazwyczaj pojawia się na końcu każdego odcinka. Otóż z dumą prezentuję kolejną, piątą ładowarkę do samochodów elektrycznych, która będzie służyć społeczności akademickiej. Obecna ładowarka jest zainstalowana na terenie administracji obiektów sportowych, z których tak Państwo chętnie korzystacie. Poprzednie 4 ładowarki, które już zostały zainstalowane w poprzednim roku, znajdują się na terenie starego kampusu oraz na terenie nowego kampusu. Rosnąca infrastruktura dotycząca zapotrzebowania na ładowanie pojazdów elektrycznych idealnie wpisuje się w działania dotyczące ochrony środowiska, ponieważ pamiętajcie Państwo, jesteśmy zieloną uczelnią.